Plan restrukturyzacji realizowany jest zgodnie z harmonogramem od momentu, gdy został uprawomocniony wyrokiem sądu. Już zrealizowaliśmy ponad 14 milionów spłat dla naszych wierzycieli. W ostatnim kwartale dosyć istotna kwota zasiliła ich budżety, bo ponad 7 milionów złotych zostało przekazane właśnie nim. Zarząd Biomedu Lublin w ostatnim miesiącu podjął decyzję o emisji akcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy bez prawa poboru. Ilość akcji to blisko 3 400 000 walorów. Jeśli chodzi o nasze dalsze plany, jesteśmy w trakcie poszukiwania inwestora. Zgodnie z planem restrukturyzacji realizujemy nasze działania. Wspomaga nas w tym firma doradcza, która Biomedem Lublin poszukuje potencjalnych chętnych, którzy wspólnie z nami będą realizować rozwój dalszej firmy. Zarząd Biomedu również zdecydował o zmianie standardów rachunkowości. Pierwszy raport finansowy za obecny rok już będzie w nowym standardzie przedstawiony. Zdecydowaliśmy, że przechodzimy na międzynarodowe standardy rachunkowości. W naszej opinii Biomed Lublin posiada szereg aktywów, które nie miały odzwierciedlenia w księgach. Uznajemy, że jest to dla naszych akcjonariuszy ważna informacja, żeby rzetelność odzwierciedlenia tych wartości zaistniała. Jesteśmy przekonani, że standardy międzynarodowe wprowadzą prawdziwą wartość do naszego budżetu, do naszych ksiąg. Nasz podstawowy produkt, jakim jest Lactit, zarząd zdecydował o rozpoczęciu poszukiwania partnera, z którym będziemy wspólnie rozwijać ten produkt. Zdecydowaliśmy się, by prawo do dystrybucji i promocji tego produktu zbyć, a skoncentrować się na jego produkcji. Jesteśmy w zaawansowanym procesie związanym z poszukiwaniem tego partnera. Biomed Lublin oprócz ważnego procesu restrukturyzacji, który jest priorytetem dla nas, również patrzy w przyszłość i chce rozwijać swoje podstawowe produkty. Współpraca z zagranicznymi partnerami, którzy w naszym imieniu dystrybuują i promują nasze leki, jest pewnym przyczynkiem do określenia optymalnego poziomu produkcji. W tej chwili jest przeprowadzana analiza, która wykaże, w których segmentach będziemy optymalizować i zwiększać w zasadzie nasze moce produkcyjne. Jesteśmy na to przygotowani i tak naprawdę również środki, które będą do nas spływały z nowych emisji, temu celowi będą służyły.